Chwała Bogu. Dzięki Bogu za Jezusa Chrystusa, mając pełną świadomość tego, że jeśli nie Jezus Chrystus, jeśli On Cię nie uzdolni, jeśli On Cię nie przygotuje, jeśli On Cię nie przeprowadzi, to możemy dużo zła uczynić, a jeśli On Ciebie poprowadzi, On poprowadzi mnie, to wtedy będzie to, co, do czego Bóg powołał. Chwała Bogu za to, wiecie, że Pan wie, co czynić z każdym z nas. Wiecie, chciałem się z Wami podzielić może z Ewangelii Jana. Spójrzmy najpierw. Ewangelii Jana z pierwszego rozdziału. Wiecie, chciałem przeczytać tu o Janie. Od 19 wersetu czytamy takie słowa. A takie jest świadectwo Jana, gdy Żydzi z Jerozolimy wysłali do niego kapłanów i lewitów, aby go zapytali, kim ty jesteś. I wyznał, a nie zaprzeczył i oświadczył, ja nie jestem Chrystusem. I zapytali go, kim więc? Eliaszem jesteś? A on odrzekł, nie jestem. Prorokiem jesteś? I odpowiedział, nie. Rzekli mu więc, kim jesteś? Musimy dać odpowiedź tym, którzy nas posłali. Cóż powiadasz sam o sobie? Rzekł, ja jestem głosem wołającego na pustyni. Prostujcie drogę Pana, jak powiedział Izajasz prorok. A wysłańcy byli z faryzeuszów i pytając go, rzekli mu, czemu więc chrzcisz, jeśli nie jesteś Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem? Odpowiedział im Jan, mówiąc, ja chrzczę wodą, ale pośród was stoi ten, którego wy nie znacie. To ten, który przyjdzie po mnie i któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka sandałów jego. To się działo w Betabarze za Jordanem, gdzie Jan chrzcił. Nazajutrz ujrzał Jezusa idącego do niego i rzekł, oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest ten, o którym powiedziałem, za mną idzie mąż, który był przede mną, bo pierwej był niż ja. Ja go nie znałem, lecz dlatego przyszedłem chrzcząc wodą, aby był objawiony Izraelowi. Jan świadczył też mówiąc, widziałem ducha zstępującego z nieba jakby gołębica i spoczął na nim. Ja go nie znałem, lecz ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, rzekł do mnie, ujrzysz tego, na którego duch wstępuje i na nim spocznie, ten chrzci Duchem Świętym. A ja widziałem to i złożyłem świadectwo, że ten jest Synem Bożym. Wiecie, tutaj czytamy o Janie, wiecie, tak kiedy czytałem Słowo Boże i zacząłem zastanawiać się o Janie, o tym, jak wyglądało jego życie, do czego on został powołany, jak pięknie on wypełnia to, do czego został powołany przez samego Boga. Wiecie, to Bóg wyznaczył, że ten Jan miał urodzić się wcześniej. Ten Jan miał chrzcić, ten Jan miał przygotować. Bóg wyznaczył mu drogę. I on dokładnie wypełnia to, do czego Bóg go przeznaczył. W Ewangelii Jana dalej, jakbyśmy przeczytali z trzeciego rozdziału. Od 22 wersetu czytamy takie słowa. Potem Jezus poszedł wraz ze swymi uczniami do ziemi judzkiej, tam przebywał z nimi i chrzcił. Jan także chrzcił w Ainon, blisko Salim, bo tam było dużo wody, a ludzie przychodzili tam i dawali się chrzcić. Jan bowiem nie był jeszcze wtrącony do więzienia. Wtedy doszło do sporu między uczniami Jana i Żydami o oczyszczenie. Przyszli więc do Jana i rzekli mu, mistrzu, ten, który był z tobą za Jordanem, o którym ty wydałeś świadectwo, oto on chrzci i wszyscy idą do niego. Jan odpowiadając rzekł, nie może człowiek niczego wziąć, jeśli mu nie jest dane z nieba. Wy sami możecie mi zaświadczyć, że powiedziałem, ja nie jestem Chrystusem, lecz zostałem posłany przed nim. Kto ma oblubienicę, ten jest oblubieńcem, a przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha go, raduje się niezmiernie, słysząc głos oblubieńca. Tej właśnie radości doznaje w całej pełni. On musi wzrastać, ja zaś stawać się mniejszym. Widzimy tu piękne świadectwo Jana. Piękne świadectwo Jana, który cały czas realizuje to, do czego Bóg go powołał. On wypełnia doskonale to, on poprzedza przyjście Chrystusa. I całkowicie oddając miejsce dla tego, który miał przyjść po nim. Wiecie, kiedy tak możemy patrzeć na życie Jana i na to, jak Bóg go powołał, to wiecie, kiedy byśmy mogli popatrzeć na to w ludzki sposób, to byśmy mogli powiedzieć ewidentnie, że po ludzku wydawałoby się niezbyt szczytne życie. Jan, który kiedy się urodził, mógł naprawdę w Izraelu zajmować
dobre miejsce. Bardzo dobre miejsce. Miał rodziców, którzy byli w Izraelu poważani, a on jednak wyznaczony przez Boga poszedł na pustynię i zaczął wołać. Zaczął nawoływać po to, aby przygotować lud na przyjście Chrystusa. Wiecie, jaką piękną służbę i do czego został powołany Jan, jakże to jest piękne, choć po ludzku totalnie niezrozumiałe. Wiecie, i tak ty i ja, jeśli poddamy się Jezusowi Chrystusowi, tak ty i ja, jeśli będziemy do Niego należeć, On uczyni to, co jest potrzebne. Nieraz może się wydawać, że to nie wygląda jakoś tak, jak ludzie by sobie to wymyślili. Przecież gdyby zapytać kogokolwiek z ludzi, w jaki sposób powinien zachowywać się ten, który będzie poprzedzał przyjście Jezusa Chrystusa, Mesjasza, tego, który ma odkupić Izraela. Jakże różne scenariusze byśmy usłyszeli. Jakże różne wizje ludzi byśmy usłyszeli, kto to ma być, jak on ma wyglądać, w jaki sposób ma to przekazać. A Bóg czyni swoje dzieło, zupełnie odmienne. Oni tego nie rozumieli, oni wysyłali, oni zaczęli zastanawiać się. A Jan tak pięknie wskazuje bez ustanku na tego, który ma po nim przyjść. Wiecie, Bóg cię stawia w jakimś miejscu. I w pewnym momencie mówi, teraz przychodzi mój sługa. I Jan całkowicie oddaje. Wiecie, jakie to jest piękne posłuszeństwo, że on oddaje, on nie walczy o swoje, on całkowicie wykonuje dokładnie to, do czego został powołany. Jakże piękne to jest, kiedy właśnie człowiek powołany przez Boga czyni to, do czego został powołany. Ani tego nie wyprzedzając, ani tego nie zwalniając tej Bożej pracy. Dokładnie czyni to, co Bóg chce, aby on uczynił. Ewangelia Łukasza. I tu chciałbym z 7 rozdziału przeczytać. Od 18 wersetu. I donieśli Janowie uczniowie, 7 rozdział od 18 wersetu Ewangelia Łukasza. I donieśli Janowi uczniowie jego o tym wszystkim. Wtedy Jan, przywoławszy 2 spośród uczniów swoich, posłał ich do Pana i kazał go zapytać, czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego oczekiwać mamy. A gdy ci mężowie przybyli do niego, rzekli, Jan Chrzciciel posłał nas do ciebie z zapytaniem, czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego oczekiwać mamy. W tej godzinie uleczył wielu od chorób i cierpień, duchów złych, a wielu ślepych obdarzył wzrokiem i odpowiadając rzekł im, idźcie i oznajmijcie Janowi, coście widzieli i słyszeli. Ślepi odzyskują wzrok, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, a głusi słyszą, umarli są wskrzeszani, ubogim opowiadana jest Ewangelia, a błogosławiony jest ten, który się mną nie zgorszy. A gdy odeszli posłańcy Jana, zaczął Jezus mówić do tłumów o Janie, coście wyszli oglądać na pustynię? Czy trzcinę chwiejącą się od wiatru? Ale coście wyszli widzieć? Czy człowieka w miękkie szaty odzianego? Oto ci, którzy w szatach wspaniałych chodzą i w przepychu żyją, są w pałacach królewskich. Ale coście wyszli widzieć? Proroka? Owszem, powiadam wam, więcej niż proroka. To jest ten, o którym napisano. Oto posyłam posłańca mego przed tobą, który przygotuje drogę twoją przed tobą. Powiadam wam, nikt z tych, którzy się z niewiast narodzili, nie jest większy od Jana, lecz najmniejszy w Królestwie Bożym, jest większy od Niego. Widzimy tutaj słowa, które wypowiada Jezus Chrystus o Janie. Jak wypowiada się o tym, który przyszedł przygotować lud na przyjście Jezusa Chrystusa. Jakże pięknie On wypełniał to, do czego został powołany. I tak też sam Jezus mówi o Nim. Coście wyszli widzieć? Czy człowieka w miękkie szaty odzianego? Oni być może sobie wyobrażali, że to musi być człowiek jakiegoś, nie wiadomo, jakiś szlachetny, jak to po ludzku szlachetny. Bo Jan był szlachetny, ale nie po ludzku. Ludzie inaczej sobie to wyobrażali. Ale Jan dokładnie wypełnił to, do czego został powołany. I choć miał, widzimy tutaj chwilę, kiedy był w wielkim doświadczeniu. Wielkim doświadczeniu. To Jezus jakże pięknie wspiera i pomaga, żeby on mógł przejść i wygrać, bo wielkie dzieło sprawował, poprzedzając tego, który miał przyjść. Wiecie,
Jakże to jest piękne, kiedy możesz poddawać się Bogu, kiedy możesz czynić to, do czego zostałeś powołany i w tym tak bardzo potrzebuję ja Jezusa Chrystusa i Ty Go potrzebujesz. Żeby to nie było coś, co po ludzku będziesz w stanie uczynić, czy coś, co, o co będziesz walczył po ludzku, ale żebyś mógł wypełnić dokładnie to, do czego Bóg Cię powołał. W Jezusie Chrystusie. Tak bardzo tego potrzebujemy. Choć nieraz wydawałoby się tak, jak patrząc na życie Jana, można byłoby pomyśleć, tak jak oni sobie myśleli. Oni też byli ludźmi. Patrzyli na Jana, patrzyli na jego zachowanie, patrzyli na jego wypowiedzi, patrzyli jak on żył, patrzyli jak się zachowywał. Jakże nie umieli dobrze zinterpretować tego, co Bóg czynił. Dokładnie Bóg czynił. A Jezus mówi w tak wspaniały sposób. A cały lud, który to usłyszał i celnicy wielbili sprawiedliwego Boga za to, że byli ochrzczeni chrztem Jana. Celnicy, ten lud prosty, o którym później faryzeusze mówili, wiemy jak mówili, jak nazywali ten lud. Oni chwalili i wielbili sprawiedliwego Boga. Natomiast faryzeusze i uczeni w zakonie wzgardzili postanowieniem Bożym o nich samych, bo nie dali się przez niego ochrzcić. I rzekł Pan, z kim więc porównam ludzi tego pokolenia i do kogo są podobni? Podobni są do dzieci, które siedząc na rynku wołają jedne na drugie tymi słowy. Graliśmy wam na piszczałce, a nie tańczyliście. Nuciliśmy pieśń żałobną, a nie płakaliście. Przyszedł bowiem Jan Chrzciciel, który nie jada chleba i nie pija wina, a mówicie ma demona. Przyszedł Syn Człowieczy, je i pije, a mówicie oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. A usprawiedliwiona została mądrość przez wszystkie dzieci swoje. Widzicie, Bóg, który posyła Jana, by przygotować ludzi na przyjście Chrystusa, żeby mogli być przygotowani na przyjęcie tego, którego Bóg dał dla nich. Widzimy, co oni robią, co ci faryzeusze robią. Wzgardzają tym, nie chcą. A Jan dalej realizował to, do czego został powołany. Chwała Bogu. Księga Malachiasza. I tutaj w Księdze Malachiasza czytamy w tym trzecim rozdziale też te proroctwo, które właśnie wskazywało też na Jana. Tutaj od 23 wersetu tego trzeciego rozdziału Księgi Malachiasza czytamy takie słowa. Oto ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana i zwróci serca ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom, abym gdy przyjdę nie obłożył ziemi klątwą. Abym, gdy przyjdę, nie obłożył ziemi klątwą. On dokładnie przyszedł i przygotował. Kiedy Jezus przyszedł, wiemy, że Jezus wszedł w służbę i dokładnie wypełnił wszystko, co Ojciec chciał. Moglibyśmy, patrząc na to słowo, widzimy, co tutaj jest napisane. Abym, gdy przyjdę, nie obłożył ziemi klątwą. Jan dokładnie wypełnił to, do czego został powołany. Dokładnie wypełnił. I choć po ludzku wydawałoby się skończył, i może otwórzmy Ewangelię Marka, 6 rozdział. I tutaj czytamy o tym zakończeniu Jana. 6 rozdział 17 wersetu Ewangelia Marka. Albowiem sam Herod posłał i pojmał Jana i wtrącił go zakutego w kajdany do więzienia z powodu Herodiady, żony Filipa, brata swego, gdyż pojął ją za żonę. Bo Jan mówił Herodowi, nie wolno ci mieć żony brata swego. Za co on został pojmany? Przez tego Heroda. Czyżby nie dlatego, że wyraźnie mówił Jan do Heroda, że żyje w cudzołóstwie? Czyż nie dlatego został pojmany i wtrącony? Czyż nie dlatego Herodiada żywiła do niego urazę? Dlatego, że mówił to, co było zgodne z Bożą wolą? I ten Jan, który całkowicie przygotował drogę na przyjście Mesjasza, on, będąc w tym więzieniu, dalej czytamy, Herodiada żywiła do niego urazę i chciała go zabić, ale nie mogła. Albowiem Herod bał się Jana, wiedząc, że to mąż sprawiedliwy i święty i ochraniał go, a słuchając go czuł się wielce zakłopotany, ale chętnie go słuchał. I nastał stosowny dzień,
Stosowny dzień nastał, kiedy Herod w dzień swoich urodzin wyprawił ucztę dla swoich książąt, dla hetmanów i dostojników z Galilei. A gdy weszła córka tej właśnie Herodiady i tańczyła, spodobała się Herodowi i współbiesiadnikom. Wtedy król rzekł do dziewczęcia: proś mnie, o co chcesz, a dam ci. Widzimy tutaj grzech rodzi grzech. Król, który pojął żonę brata swego, nagle zwraca uwagę na jej córkę. Proś mnie, o co chcesz, a dam ci. I przysiąg jej nawet: o cokolwiek poprosisz mnie, dam ci, choćby nawet połowę królestwa mego. A ona wyszedłszy, rzekła matce swojej: o co mam prosić? Ta zaś odrzekła: o głowę Jana Chrzciciela. Zaraz też weszła śpiesznie do króla i prosiła, mówiąc: chcę, żebyś mi zaraz dał na misie głowę Jana Chrzciciela. I zasmucił się król bardzo, ale ze względu na przysięgę i współbiesiadników nie chciał jej odmówić. Wysłał więc król zaraz kata i rozkazał przynieść głowę jego. Ten zaś poszedł i ściął go w więzieniu i przyniósł głowę jego na misie i dał ją dziewczęciu, a dziewczę dało ją matce swojej. A gdy jego uczniowie o tym usłyszeli, przyszli i wzięli ciało jego i złożyli je w grobie. Widzimy tutaj zakończenie tego, do czego został powołany Jan. Jego życie się zakończyło i choć po ludzku, wiecie, kiedy to czytałem, zastanawiałem się przed Bogiem, mówię: Boże, sługę, którego posłałeś, po ludzku wydawałoby się, co to za zakończenie? Ale on dokładnie wypełnił to, do czego został powołany. On przygotował to miejsce na przyjście Mesjasza i to uczynił. Sam Jezus, wypowiadając świadectwo o nim, przyznał to i wyraźnie zaznaczył to. Kogo wyście poszli tam oglądać? Że nie ma tego, który by się z niewiast urodził, większego niż Jan. Wiecie, dlatego jak ważne jest, żeby należeć do Boga i należeć do Jego Syna Jezusa Chrystusa, bo On uczynił to, co On chce. Czasem może to być totalnie inaczej, niż byśmy sobie wyobrażali. Nie w miękkich szatach, nie w pałacach, ale byle woli naszego Ojca. Wiecie, On dokładnie to wypełnił, przygotowując miejsce dla tego, który przyszedł i dalej wypełniał wolę Ojca. Wiecie, jakbyśmy to świadectwo przedstawili przed wielu ludzi tego świata, by powiedzieli: nieciekawie. Ale kiedy patrzysz na to w Boży sposób, to możesz powiedzieć: Jan wypełnił. Jan zakończył swoje życie w zwycięstwie. Zrobił to dokładnie, do czego został powołany. Chwała Bogu za to, wiecie, chwała Bogu za to, że dalej jakbyśmy mogli czytać. Widzimy, jak Jezus się zachowuje, kiedy dowiedział się o tym, co się wydarzyło. Jezus odchodzi. Tak jak jest napisane też w Ewangelii Marka: na miejsce ustronne wy odpocznijcie nieco. A Jezus się zasmucił. Wyjdźcie, odpocznijcie, a Pan... Widzimy, jak On odpowiada, w jaki sposób się wyraża. I wiecie, teraz bym chciał, żebyśmy popatrzyli właśnie na tego, który przyszedł po Janie. O którym Jan tak wyraźnie mówił i dawał takie wyraźne świadectwo. To nie było coś ukrytego. On wyraźnie mówił do swoich uczniów: idźcie, zobaczcie, oto Baranek Boży. To jest ten, który gładzi grzech świata. To jest ten, o którym całe te proroctwa, cały Stary Testament mówił tak wyraźnie. I oddaje te piękne słowa: on musi wzrastać, ja zaś muszę się umniejszać. To musi się tak dziać. Do tego zostałem powołany, by przygotować, by kiedy Pan przyjdzie, nie obłożył ziemi klątwą. Jakże to ważne zadanie, ale wykonane. Ważne zadanie i wykonane. Dlatego, bracie i siostro, ty i ja dostajemy też ważne zadanie. Ważne, żebyśmy je wykonali. Wykonali, trzymając się Chrystusa. On decyduje o tym, w jaki sposób, jak, kiedy. Nie ty, nie ja. To On jest decydentem. Dlatego Jezus tak wyraźnie zaznaczył to. Kogo wyszliście oglądać? Nie tego, kogo żeście sobie wyobrażali. Nie tego, jak wy byście sobie go wyobrazili. Nie tego, którego wy byście powiedzieli: tak, to jest właśnie tak, jak my sobie wyobrażaliśmy, że on będzie poprzedzać przyjście Mesjasza. Nie takiego.
ale zobaczyliście tego, którego Bóg wprowadził po to, żeby przygotował ziemię na przyjście Mesjasza. Chwała Bogu za to. Ewangelia Jana. Pod wielkim ostrzałem był. Ale dzięki Bogu za już Pana, który będąc tu na tej ziemi, on patrzył też na Jana, wypełniając wolę Ojca. Dokładnie Jezus wypełniając wolę Ojca, on też patrzył na Jana, wydał to świadectwo. I nasz Pan na pewno wołał za Janem, po to, żeby wytrwał do końca. I choć zakończenie jego życia było w samotności, on był tam sam. To chwała Bogu za to, że mógł zobaczyć Mesjasza. Mógł zobaczyć tego, który przyszedł i mógł tak piękne świadectwo wypowiadać. Właśnie o Jezusie Chrystusie. I tutaj czytamy Ewangelii Jana. Też tego, który został wprowadzony. Pierwszy rozdział od pierwszego wersetu. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie powstało, a bez Niego nic nie powstało, co powstało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. Wystąpił człowiek posłany od Boga, który nazywał się Jan. Ten przyszedł na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy przezeń uwierzyli. Nie był on światłością, lecz miał zaświadczyć o światłości. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas i ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. Jan świadczył o Nim, głośno wołał, ten to był, o którym powiedziałem, ten, który za Mną idzie, był przede Mną, bo pierwej był niż ja, a z Jego pełni myśmy wszyscy wzięli to łaskę za łaską. Zakon bowiem został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. Widzimy tego, którego Ojciec wprowadza, Jezusa Chrystusa. Tego, który przyszedł zapłacić za moje i za Twoje grzechy, doskonale wypełniając wolę Ojca. Wiecie, jaki to piękny czas, można powiedzieć, piękny, jakże decydujący czas w dziejach ludzkości. Był wtedy, kiedy pojawił się Jan i pojawił się Jezus Chrystus. Decydująca bitwa. I doskonale wypełniona wola Ojca. W każdym calu. Wiecie, jak patrzę na Jezusa Chrystusa. Jak patrzę na Tego, który w każdym doświadczeniu okazał się wierny, prawdziwy, nie do pokonania przez wroga. To mogłem mieć wiarę w to, że On przeprowadzi mnie i Ciebie. Przeprowadzi, tylko należ do Niego. Trwaj w Nim. Trzymaj się Go. On uczyni to, co potrzebne w Twoim i w moim życiu. On uczyni. Ale czyń to dokładnie, do czego zostałeś powołany. W Jezusie Chrystusie. Jakże dużo instrukcji słyszymy na ten temat, jakże dużo rozkazów słyszymy na ten temat. Jak żyć? Jak podobać się Bogu? Jak pilnować swego życia? Jak należeć do Pana Jezusa Chrystusa? I nie szukaj wielkich rzeczy, ale szukaj Pana Jezusa, by z Nim być. Wiecie, jakże to jest potrzebne, jakże wielka bitwa się toczy o to w moim i w Twoim życiu, by właśnie Jezus był Ci zabrany. Byś zwrócił się ku czemukolwiek innemu, czy to będzie jakieś nauczanie, czy cokolwiek innego, byleś tylko był odciągnięty od Jezusa Chrystusa, który z radością i szczęściem. I On daje uwolnienie, On daje uwolnienie. List do Hebrajczyków. Dziesiąty rozdział. Od czwartego wersetu czytamy. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, aby krew wołów i kozłów mogła gładzić grzechy. To też przychodząc na świat mówi, nie chciałeś ofiar krwawych i darów, aleś ciało dla mnie przysposobił. Nie upodobałeś sobie w całopaleniach i ofiarach za grzechy. Tedy rzekłem, oto przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją, o Boże, jak napisano o mnie w zwoju księgi. To jest świadectwo o Jezusie Chrystusie.
Oto przychodzę, aby wypełnić Twoją wolę. Uczynić to, co Ty chcesz, abym uczynił. Jakże ważne jest, bracie i siostro, żebym ja i Ty byśmy poddawali się Bogu. Spokojnie iść, rozwijać się w Bogu. W Jezusie Chrystusie, aby móc być przez Niego użytym do tego, do czego On chce nas użyć. On ma swój plan na tej ziemi. I Ty i ja mamy go wykonać. Jeśli nie wykonamy, to my stracimy. A jeśli wykonamy, to my zyskamy. Tak jak Jan wypełnił całkowicie to, do czego został powołany. Tak i Syn wypełnił dokładnie to, do czego został powołany. Dokładnie wypełnił wolę Ojca. Tak i Ty i ja, jeśli będziemy należeć do Syna, wypełnimy dokładnie to, co jest wolą Ojca. Ale jakże wielka bitwa się o to toczy, dlatego tak bardzo potrzebujemy czujności i trzeźwości. Ewangelia Jana, 5 rozdział. Bożym Synu, Jezusie Chrystusie. I tu z 5 rozdziału. Trzydziesty werset, czytamy takie słowa. Nie mogę sam z siebie nic uczynić. Jak słyszę, tak sądzę. Sąd mój jest sprawiedliwy, bo staram się pełnić nie moją wolę, lecz wolę tego, który mnie posłał. Tak mówi Jezus. Nie staram się pełnić swoją wolę. Nie staram się pełnić to, co ja sobie wymyśliłem o swoim życiu chrześcijańskim. Nie staram się pełnić to, co inni myślą, że powinienem robić. Ale staram się wypełnić wolę tego, który mnie posłał. Jakże pięknie to wypełniał Jezus Chrystus. Dlatego tak potrzebuję ja go, tak potrzebujesz ty go. By nie zgubić się na tej ziemi, gdzie wróg tak wielu już ludzi zgubił. Wcześniej też czytamy 19 werset. Wtedy Jezus odezwał się i rzekł im: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie może Syn sam od siebie nic czynić, tylko to, co widzi, że Ojciec czyni. Co bowiem On czyni, to samo i Syn czyni. Dokładnie to, co Ojciec przekazał Synowi, Syn wypełnia. Nie może Syn sam od siebie nic czynić. Jezus nastawiony całkowicie na wypełnienie woli Ojca. Całkowicie. Dlatego obym ja i Ty byśmy słuchali tego, co Pan mówi do mnie i do Ciebie. On się nie spóźnił, On uczyni to, co jest potrzebne, ale należ do Niego, przede wszystkim należ do Jezusa Chrystusa, nie puszczaj się Go. W tych wszelkich doświadczeniach, których wróg tak silnie napiera na mnie i na Ciebie, byś opuścił ręce, byś opuścił radość, szczęście, wielbienie Boga za to, co Ci uczynił w Jezusie Chrystusie. Nie puść się tego. Wytrwaj do końca, a On uczyni to, co potrzebne. Tak bardzo Go potrzebujemy. Pięknie wypełnia. Wiecie, Jezus Chrystus, który walczył o mnie i o Ciebie. On walczył o mnie i o Ciebie. Jezus Chrystus. I wygrał po to, abyś do Niego należał. Abyś się nie poddał. Abyś nie zginął. Abyś dotarł do końca jako zwycięzca. Dlaczego dzisiaj tyle ludzi, idąc za Jezusem Chrystusem, bynajmniej tak mówią, gubi się. Nie da rady iść za Jezusem Chrystusem i się zgubić. Nie ma takiej opcji, żebyś szedł za Bożym Synem, który zapłacił tak wielką cenę i się zgubił. Jeśli się gubisz, to znaczy, że już zostałeś wprowadzony w własną wolę. W stronie się wykonania własnej woli, nie woli Ojca. Ja widzę tutaj Jezusa Chrystusa, który wszędzie pełnił wolę Ojca. I wygrał. Ewangelia Jana, 6 rozdział. Jeszcze z 6 rozdziału. Piękne słowa, wiecie, kiedy myślałem o tym właśnie, jak Jezus wyraźnie mówił, wykonując wolę Ojca na tej ziemi, jak wyraźnie mówił do mnie i do Ciebie, po co On przyszedł, w jakim duchu On przyszedł, po co? Jak On to czyni? Wiecie, te słowa jakże pięknie brzmią. I tutaj czytamy 6 rozdział 37 wersetu. Wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie. A tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz. Chwała Bogu, bracie i siostro, przyszedłeś do Jezusa Chrystusa. On cię nie wyrzuci. On cię nie odrzuci. Jeśli będziesz się go trzymać, jeśli będziesz do niego należeć, on cię nie odrzuci. On sobie z tobą poradzi.
Nie ma za trudnego przypadku dla Jezusa Chrystusa. On sobie poradzi z tobą. Tylko wytrwaj. Należ do Niego. Wiecie, jakże to piękne słowa. Wstąpiłem bowiem z nieba nie, aby wypełnić wolę swoją, lecz to jest wola Ojca, aby z tego wszystkiego właśnie. I tak tu czytamy. Lecz wolę tego, który mnie posłał, a to jest wola tego, który mnie posłał, abym z tego wszystkiego, co mi dał, nic nie stracił. Nic nie stracił. Boży Syn Jezus Chrystus. Jeśli trzymasz się Jezusa Chrystusa, to możesz być bezpieczny. Możesz czuć się bezpiecznie. Możesz być spokojny. On się zatroszczy. On, Jezus, On wypełnia wolę Ojca. Abym z tego wszystkiego, co mi dał, ja zostałem dany dla Jezusa Chrystusa. Ty zostałeś dany dla Jezusa Chrystusa przez samego Ojca. To nie była twoja wola. W pewnym momencie sam Ojciec postanowił i przyprowadził ciebie do Syna. A Jezus mówi tak wyraźnie tutaj. Abym z tego wszystkiego, co mi dał, nic nie stracił. Nic, bracie i siostro, nic to nic. Dlatego jeśli należysz do Pana, trzymasz się Go, to nie zgubisz się. Jeśli przestaniesz się Go trzymać, przestaniesz należeć do Pana, to się zgubisz. Lecz wskrzesił to w dniu ostatecznym. Wiecie, to Jezus mówi, to nie są moje słowa. To nie są moje słowa, to nie są twoje słowa i chwała Bogu za to. Że to nie są nasze słowa. To są słowa Bożego Syna Jezusa Chrystusa. To są Jego słowa i On mówi tu wyraźnie, że On właśnie stąpił na tą ziemię po to, żeby wypełnić wolę Ojca. A wolą Ojca jest właśnie to, żeby mnie nie stracić. Ale kiedy ja się stracę? Kiedy ja się zgubię? Kiedy puszczę się Pana? Co może oddzielić mnie i Ciebie od miłości Bożej? Nic nas nie jest w stanie oddzielić oprócz grzechu. Jeśli w pewnym momencie w Twoim, w moim życiu diabeł próbuje wtłoczyć, wcisnąć grzech i Ty się z niego nie oczyścisz, nie pójdziesz do Pana po to, aby Ci pomógł i by Cię uwolnił od tego, to będzie po kolei kolejna linka, która będzie Ciebie odciągać od Boga. Gdzie Bóg Bożą wolą, tak jak jest tu napisane, jest to, żeby Syn nic nie stracił z tego, co Mu dał. To jeżeli człowiek wyjdzie z tego Bożego, tego, tak jak modlimy się, miejsca odpocznienia, z tego miejsca schronienia w Jezusie Chrystusie, to Bóg nie naruszy Twojej i mojej wolnej woli. Dlatego jakże ważne jest, możesz być spokojny, należysz do tego, który całkowicie On wykona, doskonale wykonuje wolę Ojca, doskonale. A to jest wolą Ojca naszego. Chwała Bogu za to. To jest wolą Ojca naszego. Żebyśmy byli uratowani. Abyś Ty był uratowany. Nie ma rzeczy za trudnej. Nie ma. Po prostu nie ma. Takiej rzeczy nie ma. Ludzie dzisiaj na tej ziemi próbują skomplikować sobie sprawy, wytłumaczyć. Ja to jestem w takim stanie, że na pewno mi się nie uda. To jest za ciężki przypadek. Nie ma czegoś takiego. To jest kłamstwo. Dla Jezusa Chrystusa nie ma za trudnego przypadku. Bo On po to został wysłany i dlatego zapłacił tak wielką cenę. Doskonale czysty, święty Boży Syn nie ma. To jest to, co człowiek w głowie ma, to co diabeł mu zasiał, że ja jestem za trudnym przypadkiem. Nie ma takiego za trudnego przypadku. Jeśli będziesz należał do Jezusa Chrystusa, będziesz się Go trzymał, On sobie z tobą poradzi. Bo to jest Boży Syn. To nie jest na moich jakichś możliwościach oparte. To nie jest na twoich możliwościach oparte, ale to jest oparte na możliwościach samego Bożego Syna, który całkowicie dostał wszystko od Ojca. Tak czytamy w Bożym Słowie. Wszystko. Czy jest coś niemożliwego dla Niego? Dla Ciebie? Tak. Czy dla Jezusa Chrystusa jest coś niemożliwego? Uwierz w to. Złap się Jezusa Chrystusa. Trzymaj się Go. Nie puść się Go. On uczyni to, co potrzebne i chwała Bogu za to. Choć po ludzku, wiecie, jeszcze wrócę do tego Jana, bo wiecie, tak jak rozważałem to jego życie, to myślę sobie, no, Boże, jak tak pomyślę sobie po ludzku to człowiek by uciekał od czegoś takiego, bo myślał sobie, nie, to nie tak, nie tak bym chciał skończyć. Nie tak, po ludzku bym uciekał od tego. Ale Panie Jezu, jak patrzę na to, jak Ty sam o Nim powiedziałeś, to warto było. Warto było i chwała Bogu za tego Jana, że on przyszedł i wypełnił, poddał się. Całkowicie poddał się i wypełnił to, do czego Ojciec go powołał. Wprowadzając Bożego Syna, można powiedzieć, poprzedzając Bożego Syna.
kiedy to Boży Syn przyszedł. I teraz wszyscy, którzy są w Bożym Synu, Jezusie Chrystusie, będą pełnić wolę Ojca. Nie ma takiej opcji. Trzymając się Go, diabeł Cię nie uwiąże żadnym grzechem, jeśli trzymasz się Jezusa. Jeśli się Go puściłeś, moment Cię uwiąże. Chwila. Nie trzeba dużo czasu. On jest dużo bardziej inteligentną istotą, niż my wszyscy razem tutaj zgromadzeni. Ale naszego Pana nie pokona. Nie ma opcji. Dlatego tak ważne jest, trzymaj się wodza, należ do Jezusa Chrystusa. On sobie poradzi i nic nie straci. To są piękne słowa. Wszystko, co mi daje Ojciec, słuchaj, przyjdzie do mnie, a tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz. Nie wyrzucę precz. Stąpiłem bowiem z nieba nie, aby wypełnić wolę swoją, lecz wolę tego, który mnie posłał. A to jest wola tego, który mnie posłał. Jezus od razu pokazuje Ojca. Abym z tego wszystkiego, co mi dał, nic nie stracił. Nic. Nic to nic. Lecz wskrzesił to w dniu ostatecznym. Chwała Bogu za to. Nic nie stracił. Ewangelia Jana, 18 rozdział. Jeszcze dwa miejsca chciałbym przeczytać. 18 rozdział. Tutaj czytamy z tego 18 rozdziału te słowa pięknie, jak już Jezus, pojmanie Jezusa tutaj też ostatnio mieliśmy przypominane, ale też bym chciał się odnieść i przypomnieć te słowa, ten 9 werset, aby się wypełniły słowa, które powiedział, nie utraciłem żadnego z tych, których mi dałeś. I one się wypełniły nie tylko wtedy tam, bo wszędzie Jezus wypełnia wolę Ojca, ale one się też wypełnią na koniec tej ziemi. Dokładnie będzie to świadectwo potwierdzone, które już tutaj widzimy. Nie utraciłem żadnego z tych, których mi dałeś, Ojcze. Żadnego nie utraciłem. Uczyniłem wszystko, by nie utracić żadnego z nich. Ale jeśli oni odeszli ode mnie i woleli grzech zamiast mnie, to jest to. To jest to miejsce, dlatego dzisiaj toczy się tak wielka bitwa. Bracia i siostry, toczy się tak wielka bitwa, żeby wierzących ludzi zamknąć w grzechu, bo diabeł ma pewne, że jeżeli człowiek jest w grzechu, nie będzie uratowany. To jest to miejsce, dlatego mu tak zależy, jakkolwiek w grzech człowieka wprowadzić i trzymać go w tym grzechu, a ty uwolnij się w imieniu Jezusa Chrystusa. Złap się Pana. Tylko w Jego imieniu. Złap się Go i ratuj się na tej ziemi. Ratuj się. Wróg Cię nie będzie w stanie skrępować, jeśli uwierzysz, że Jezus jest Synem Bożym i On nie straci nic z tego, co dał Mu Ojciec. Nic, po prostu nic, nikogo. Nie ma takiej opcji. Nie ma takiej opcji. Piękne świadectwo o Jezusie Chrystusie. Nie utraciłem żadnego z tych, których mi dałeś. Żadnego. Żadnego to żadnego. Dlatego wiecie, jeszcze wrócę do tego świadectwa o tym Janie. Za co on poszedł do tego więzienia? Czy dzisiaj nie widzisz tej samej bitwy? Ilu dzisiaj by też pojmało, wtrąciło do więzienia dlatego, że powiedziało się dla innych, że nie wolno ci żyć z żoną twojego bliźniego. Nie wolno. To jest cudzołóstwo. Ilu dzisiaj wytłumaczyłoby? Herod miał też tych specjalistów, którzy przyszli i mu wytłumaczyli, że on to może zrobić. Oni mu znaleźli wyjątek. Tak jak dzisiaj słyszymy, mamy wyjątki. U Boga nie ma wyjątków. Albo jesteś w Synu. Albo jesteś poza Nim. Nie ma inaczej. Po prostu nie ma inaczej. Albo jesteś w Synu, albo jesteś poza Nim. Jeśli jesteś w Synu, jesteś bezpieczny. Bezpieczna. Jeśli jesteś poza Nim, nie jesteś bezpieczny. Nie ma trzeciego miejsca. Dlatego chwała Bogu, wiecie, jak patrzę na Jezusa Chrystusa, na tego właśnie, który tak wyraźnie o Nim świadectwo opiewa. Oto idę, przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją, a wolą Ojca naszego jest to, aby nie utracił nikogo z nas, jeśli się Go trzymamy. I tutaj świadectwo, które jest o Jezusie Chrystusie, nie utraciłem żadnego z tych, których mi dałeś. I na koniec tej ziemi, jak ta ziemia będzie już koniec tego doświadczenia, każdy język będzie mógł wyznać, Jezus nie utracił żadnego z tych, którego Ojciec dał dla Niego. Żadnego. Nikogo. Ani jednego. Chwała Bogu za to.
Chwała Bogu za Jezusa Chrystusa. I ostatnie miejsce z Ewangelii Łukasza. Tu z Ewangelii Łukasza chciałbym z 24 rozdziału przeczytać to, co się działo dalej. Po to, bo to jest świadectwo i dalej byśmy mogli opowiadać świadectwa ze swojego życia, że Jezus dalej działa. On dalej działa i chce działać i będzie działał. I tutaj w tym 24 rozdziale od 13 wersetu czytamy takie słowa. A oto tego samego dnia dwaj z nich szli do miasteczka zwanego Emaus, które było oddalone o 60 stadiów od Jerozolimy. I rozmawiali z sobą o tych wszystkich wydarzeniach. Rozmawiali z sobą o tych wszystkich wydarzeniach, co się działy. A gdy tak rozmawiali, nawzajem się pytali, sam Jezus, przybliżywszy się, szedł z nimi. Lecz oczy ich były zasłonięte, tak że go poznać nie mogli. I rzekł do nich, cóż to za rozmowy, idąc prowadzicie z sobą. I przystanęli przygnębieni. Oni przystanęli przygnębieni, tego nie rozumieli. Jak to jest możliwe, ten dawca życia, tak zakończyć? Oni tego nie rozumieli. Oni wyraźnie, szczerze o tym powiedzieli. Oni przygnębieni stanęli. I odpowiadając jeden imieniem Kleopas, rzekł do niego, czyś ty jedyny pątnik w Jerozolimie, który nie wie, co się w niej w tych dniach stało? Rzekł im, co? Oni zaś odpowiedzieli mu, z Jezusem Nazareńskim, który był mężem, prorokiem mocarnym w czynie i w słowie przed Bogiem i wszystkim ludem. Jak arcykapłani i zwierzchnicy nasi wydali na niego wyrok śmierci i ukrzyżowali go, a myśmy się spodziewali, że on odkupi Izraela. Oni się spodziewali, że odkupi Izraela i oni, patrząc na to doświadczenie, myśleli, że to się nie stało. Lecz po tym wszystkim już dziś trzeci dzień, jak się to stało, lecz i niektóre nasze niewiasty, które były wczesnym rankiem u grobu, wprawiły w nas w zdumienie, bo nie znalazłszy jego ciała, przyszły mówiąc, że miały widzenia aniołów powiadających, iż on żyje. Jezus żyje. To też niektórzy z tych, którzy byli z nami, poszli do grobu i zastali to tak, jak mówiły niewiasty, lecz jego nie widzieli. A on rzekł do nich, o głupi i gnuśnego serca, by uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. O głupi i gnuśnego serca, by uwierzyć w to wszystko, co powiedzieli prorocy. O tym, co powiedział Jezus. Jakże człowiek nieraz właśnie się tak zachowuje, żeby uwierzyć w to, co Jezus powiedział. Że wróg nie może cię skrępować, jeśli należysz do Jezusa Chrystusa. Wróg nie może cię skrępować. Jeśli nie należysz do Jezusa Chrystusa, to wróg cię może skrępować. Może cię wtedy skrępować. Czyż Chrystus nie musiał tego wycierpieć, by wejść do swojej chwały? I począwszy od Mojżesza poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co o nim było napisane we wszystkich pismach. Wiecie, jak patrzę na mojego Pana Jezusa Chrystusa, tego, który tu jest opisany. On, wiecie, mógłby powiedzieć, o głupi, gnuśnego serca, obrócić się. Ile wam w ogóle tłumaczyłem tyle i dalej tego nie rozumiecie. On im znowu to tłumaczy. Po to, żeby im objaśnić, dlaczego. Dlatego, że on nie straci żadnego z tych, których ojciec przyprowadził do niego. On nie straci. Ale jakże człowiek nieraz jest uparty i nie chce poddać się Bogu, żeby skorzystać z tego, co Bóg do niego mówi. Przez swoje sługi i proroków. Po to, żeby się ratować. I korzystać z tego, po co Syn przyszedł na tą ziemię, bracie i siostro. Oby Pan Jezus dał dla mnie i dla ciebie właśnie, żeby czerpać z tego, co daje w sobie Jezus Chrystus. Jakże to piękne jest, do tego Jezusa Chrystusa ja należę, do tego Jezusa Chrystusa ty należysz. Jeśli cię wróg oszukał, to zrzuć te po prostu więzy. To coś, co wróg nawkładał na temat Jezusa Chrystusa, on pomoże, on przeprowadzi. Nie ma skrępowania, z którego on by cię nie wyciągnął, jeśli wierzysz w Bożego Syna. I zbliżyli się do miasteczka, do którego zdążali, a on okazywał, jakoby miał iść dalej. I przymusili go, by został, mówiąc, zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi, dzień się już nachylił i wstąpił, by zostać z nimi. A gdy zasiadł z nimi przy stole, wziąwszy chleb, pobłogosławił, rozłamawszy, podawał im, wtedy otworzyły się ich oczy i poznali go, lecz on znikł sprzed ich oczu. I rzekli do siebie, czy serce nasze nie pałało w nas, gdy mówił do nas w drodze i pisma przed nami otwierał. I wstawszy tejże godziny, powrócili do Jerozolimy i znaleźli zgromadzonych 11 i tych, którzy z nim byli, mówiących, wstał Pan prawdziwie i ukazał się Szymonowi.
A oni też opowiedzieli o tym, co zaszło w drodze i jak go poznali po łamaniu chleba. Chwała Bogu za Jezusa Chrystusa, wiecie, chwała Bogu za tego, który właśnie tak docierał. I tutaj te piękne słowa i rzekli do siebie, czyż serce nasze nie pałało w nas, gdy mówił do nas w drodze i pisma przed nami otwierał. Ile razy w swoim życiu miałeś tak, że w drodze podążania za Jezusem Chrystusem docierało do ciebie Boże Słowo i twoje serce zaczęło pałać. Twoje serce zaczęło radować się, zacząłeś widzieć Jezusa Chrystusa. Zacząłeś mieć ochotę do ratowania się, do złapania się słowa tak, jak jest. Czy to nie sam Jezus Chrystus poruszał twoje serce i porusza twoje serce? Po to, byś się ratował? Czyż to nie sam Jezus Chrystus to czyni? Wtedy właśnie obyśmy, tak jak ci uczniowie, żebyśmy mogli przyjść i powiedzieć tak jasno, z takim świadectwem, wstał Pan prawdziwie. Wstał Pan prawdziwie. On żyje. On troszczy się o mnie i o ciebie po to, żebym nie zginął. Żebym nie zginął w tym świecie. Żebym nie wrzucił się w jakieś gorycze, w jakieś korzenie goryczy, w jakieś nastawienia, w jakieś grzechy. On nie chce, żebym ja zginął. Wstał Pan prawdziwie. Takie jest świadectwo. I oby to nie było tak, że kiedy właśnie Pan docierał do ciebie i twoje serce zaczęło pałać, kiedy te pisma przed tobą zaczęły się otwierać, to by nie było tak, że człowiek po jakimś czasie znowu klap i znowu do grzechu. Oby tak nie było. Trzymaj się, bo to jest coś bardzo ważnego w moim życiu i w twoim życiu, bracie i siostro, że sam Jezus Chrystus, o którym świadectwo tak opiewa wyraźnie, zajął się tobą. To jest wielki skarb, który spotkał mnie i ciebie. Nie zmarnuj tego. Wielu ludzi nieraz myśli sobie, usłyszałem raz, usłyszę drugi raz, a może i trzeci, i piąty. Jeśli Bóg da, może i tak być. A jeśli Bóg nie da, może to być ostatni raz. Wiecie, ja ostatnio, jak opowiadałem jednej osobie swoje świadectwo, ja wiedziałem, wiecie, ja wiedziałem. Ja byłem pewny wtedy, jak Ewangelia do mnie docierała w tym miejscu, na tym słowie, kiedy Duch Święty poruszał moje serce, ja wiedziałem, że to jest moja pierwsza i ostatnia szansa. Ja po prostu wiedziałem. Mi tego nikt nie musiał tłumaczyć. Choć wróg bardzo silnie próbował mi wytłumaczyć, że poczekaj jeszcze rok. Bardzo silnie mi mówił, jeszcze rok. I pewnie ten rok byłby decydującym, kiedy ten rok by już był za późno. Już nie zdążyłbym. Gdybym wtedy go posłuchał, ale chwała Bogu za Jezusa Chrystusa, który wygrał, który pociągnął mnie za sobą. I wiedziałem, że jeśli nie podejmę tej decyzji, to już jest koniec. I chwała Bogu za to. Bracie i siostro, dlatego tak jak tutaj mamy napisane, tutaj ten werset. Dziś jeśli głos Jego słyszysz, nie zatwardzaj swego serca. Po prostu go nie zatwardzaj. Szkoda. Szkoda to robić. Może się okazać, że Bóg jeszcze wzbudzi, jeszcze będzie poruszał, jeszcze dalej będzie tłumaczył, ale może się okazać, że to już jest ostatnia szansa. Lepiej nie ryzykować. Po co? Po co? Niech wróg próbuje ile chce razy, ile Bóg pozwoli nam przejść, niech próbuje ile chce, ale my nie próbujmy czegoś takiego. My raczej trzymajmy się Jezusa Chrystusa. Ja i ty, bracie i siostro. I tak tylko na koniec chciałem powiedzieć, jak po ludzku skończył Jan, a jak po Bożemu. Jak po ludzku skończył Jezus, a co uczynił po Bożemu? Wiecie, jak patrzę na to z tej strony, to mogę wołać do Jezusa Chrystusa, Panie, napełnij mnie tym, właśnie abym patrzył w sposób Boży, niecielesny. Proszę Cię o to, Panie Jezu. Amen. Amen.